Tu Markus. Witam wszystkich serdecznie. Cóż, zabieram się za filmik, który obiecałem kiedyś, ostatnio ponownie o nim wspomniałem, czyli filmik o DLC. W filmiku będzie krótka ocena wszystkich DLC. Ocena będzie taka jak gdyby trzystopniowa. Pierwszy stopień to koniecznie kupić, drugi stopień można kupić i trzeci stopień można sobie darować. Oczywiście każdy robi co chce. Widać tutaj ceny atrakcyjne, przecena wszystkich DLC. Jeszcze będzie trwała przez tydzień do 8 lipca. Także można się decydować i kupować po tej obniżonej cenie. Po prostu jak kogoś stać, nie kupuje wszystko. Proszę bardzo, jak ktoś chce trochę zaoszczędzić, to mam nadzieję, że pomogę i wskażę te DLC, które niekoniecznie trzeba kupować, albo przynajmniej kupować od razu. Także zaczynamy, może tak od dołu, tak będzie najlepiej. Pierwsze DLC to DLC z namiotami, jest to DLC pierwszej kategorii, czyli należy kupić i to najlepiej od razu. Ponieważ trudno sobie wyobrazić grę bez tych namiotów. Ocena jednoznaczna, trzeba kupić. Drugie DLC to DLC z składami. I tu taka ocena gdzieś między trzeba a można. No, po prostu można się nastawić, że nie będziemy jeździć po rezerwatach kładem i wtedy tego nie kupować, no ale czasami te kłady naprawdę się przydają. No i mamy pierwszy dodatkowy rezerwat, czyli Medved Taiga. Tutaj też bym się skłonił do tego gdzieś między właśnie trzeba a można. Ale bardziej w kierunku trzeba kupić, dlatego że ten rezerwat jest inny od wszystkich. Jeżeli chcemy spróbować czegoś innego, scenerii zimowej, pięknych zimowych krajobrazów, o, to kupować. Tu mamy pierwszy pakiet z bronią. Tu pamiętam, nie będę nawet do niego zaglądał, pamiętam co jest w tym pakiecie i ten pakiet raczej trzeba kupić. Trzeba kupić ze względu na 22. 22 będzie nam potrzebna wiele, wiele razy. A oprócz tego kusza i luneta do kuszy jeszcze jest w tym weapon packu, także jak najbardziej trzeba kupić. Tak, tutaj gęsi i sprzęt do gęsi. Cały. Kwestia wyboru. Jeżeli podobają nam się te gęsi, chcemy polować na te gęsi, no to trzeba zakupić. Jeżeli nie polujemy na ptactwo, wtedy spokojnie to DLC możemy sobie darować. Kolejny rezerwat i to jest ten rezerwat, który należy zakupić w pierwszej kolejności. Nie będę ukrywał, że mój ulubiony, nie wyobrażam sobie tej gry bez tego rezerwatu. Tak samo nie wyobrażam sobie tego rezerwatu bez tych zwierząt, które zostały tam później dodane. Ale obecnie należy kupować i to w pierwszej kolejności. Następne DLC to DLC z kaczkami. Tutaj tak samo można powiedzieć jak o DLC z gęsiami. Jeżeli polujemy na kaczki, kupujemy. Choć w mniejszym stopniu można spokojnie polować na kaczki bez kupowania tego DLC. Park Fernando, jeden z tych DLC z rezerwatami, które zaliczymy do kategorii, można kupić. Nie rzucać się, nie w pierwszej kolejności, tak jak to
Ale rezerwat, jak wszystko, jest zresztą bardzo, bardzo fajny, ale tej kategorii drugiej. Czyli można kupić. Tutaj mamy drugą paczkę z bronią. Sobie. Aha, druga paczka z bronią. W której występuje Mosin. Z Mosinem jest tak. Ja używałem kiedyś Mosina, w tym momencie już go nie używam. To jak się zmieniły te całe kwalifikacje zwierząt, broni i tego wszystkiego po tym całym zamieszaniu z tym wszystkim, to DLC jest zbędne. Można je traktować jako ciekawostkę, ale Weapon Pack 2 jest zbędnym zakupem w tym momencie. Jak powiedziałem na samym początku, nie chcę wchodzić w takie szczegóły. Chcę, żeby ten filmik był bardzo krótki, dlatego lecimy dalej. Pierwszy domek na trofea, tak jak to tutaj jest. Typowa ocena, można kupić, jeżeli ktoś wciągnął się w grę, chce mieć miejsce, w którym będzie swoje trofea pokazywał znajomym. Obowiązkowe. Jeżeli nie jest pewny jeszcze, czy ta gra go wciągnie, to można sobie na razie darować. O, tu różne dziwne wynalazki, DLC z amonkami. O, właśnie te tak zwane siodełka są bardzo, bardzo fajne. Jest to te DLC z gatunku trzeba je mieć. Oczywiście nie wszystkie z tych tutaj ambonek, siodełek spełniają swoją rolę do końca, tak jak to sobie wyobrażamy, ale przydają się i jest to zdecydowanie wyposażenie, które należy mieć. Kolejny DLC z rezerwatem, tym razem Yukon. Yukon ma to do siebie, że jest rezerwatem, w którym zmieniają się tak jakby pory roku. Jest przejście z jesieni w zimę. Może być tak, że wychodzimy na polowanie, mamy piękne, piękne słońce, jest zielono i tak dalej, i za moment jest wszędzie biało. Jest to rezerwat z tej kategorii, który trzeba kupić ze względu przede wszystkim na broń, którą dostajemy w tym rezerwacie. Jest to broń na grubego zwierza, którą będziemy używać w polowaniu na wiele, wiele tych największych zwierząt. Sam rezerwat jest też bardzo, bardzo fajny. Od tych możemy tam zapolować, od tych najmniejszych kaczuszek do tych największych zwierząt, czyli chociażby niedźwiedzi grizzly, które w porywach mają ponad 1,5 tony. Fajny rezerwat i obowiązkowo do kupienia ze względu na broń. Tutaj mamy kolejną paczkę z bronią. Niech sobie przypomnę, co tutaj było. Tutaj mamy wiatrówkę. Ze względu na wiatrówkę na pewno tego nie będziemy kupować. Tutaj mamy w tym pakiecie z bronią mamy sztucer ten Ekers.
I jeszcze do tego dochodzi pistolet 22. Także te dwie bronie bardzo, bardzo, może mniej pistolet 22, z tym, że ten pistolet może bardzo pomóc w wyrobieniu punktów, jeżeli chodzi o broń krótką. A ekersem będziemy polować na tą średnią zwierzynę. Jest to bardzo przydatna broń do momentu, aż kupimy sobie rezerwat z Nowej Zelandii. Bo w tym razem z rezerwatem z Nowej Zelandii dostajemy broń, która tego ekersa zastąpi. Czyli jeżeli mamy zamiar kupować rezerwat z Nowej Zelandii, możemy sobie tą paczkę darować. Ale jeżeli chcemy sobie darować na razie przynajmniej zakup rezerwatu w Nowej Zelandii, wtedy ta paczka jest obowiązkowa. To DLC bym minął takim bardzo, bardzo szerokim łukiem. Jeżeli czyta się, co jest w tym DLC, w tym High Tech Hunting Pack, wygląda to bardzo, bardzo atrakcyjnie. Jednak użytkowo nie ma tam nic, co by mogło pomagać w jakiś sposób polowaniu. Ja w efekcie zakupiłem to DLC ze względu na celownik do łuku wraz z dalmierzem. To jest ten celownik. I prawda o nim jest taka, że jeżeli zdecydujemy się na polowanie z łukiem i będziemy z tym łukiem polować, to po czasie, i to bardzo krótkim czasie, jesteśmy sami sobie w stanie już te odległości do zwierzaka samemu wyczuwać, że tak powiem. Nie potrzebujemy żadnego dalmierza. Jest to zdecydowanie ten high-tech pack najgorsze DLC ze wszystkich. Dobra, tu mamy kolejny domek na trofeo, podobnie jak w poprzednim. Kto się wciągnął w grę, kto potrzebuje mieć miejsce, dużo, dużo miejsca w tym wypadku na swoje trofea kupować. Kto gra w grę bardzo, bardzo rekreacyjnie, może sobie darować. Quattro Collinas rezerwat. Tak, jest to rezerwat, który można kupić. Nie jest to konieczność, tak to można go sobie kupić. Jeżeli podobają nam się tego typu rogate stworzenia kozopodobne albo baranopodobne, jak to woli, jest w tym rezerwacie tego dużo. A jest bardzo ciekawą rzecz, może powiem tak wizualnie, ten rezerwat jest w czołówce. Ale jest właśnie taki, można, ale nie trzeba. Tutaj kolejny pakiet z bronią, który jest też dla takich zapaleńców. Jest tutaj w tym pakiecie z bronią przede wszystkim broń prochowa oładowana od przodowo. I do tego taki karabin, który po prostu różni się od na przykład Ekersa tym, że ma inny dźwięk, który mnie się osobiście nie podoba. Jest to zdecydowanie również DLC, które można sobie darować. No i kolejny rezerwat, Silver Reich Peak. No chyba to jest to rezerwat w czołówce. Szczególnie
można go polecić początkującym myśliwym, ponieważ w tym rezerwacie zwierzyny nam na pewno nie zabraknie. Z takich odczuć, polując już we wszystkich rezerwatach, jakie w tej grze są dostępne, jest to najbardziej bogaty zwierzyna rezerwat, jakby na to nie spojrzeć. No i kolejny rezerwat, Nowa Zelandia. No i jest to niewątpliwie najgorszy ze wszystkich rezerwatów, które są. Kupujemy go, jeżeli ze względu na broń, która w tym rezerwacie występuje, jeżeli mamy Ekersa, to nie musimy się rzucać na tą broń. No, no tak, dokładnie tego Ekersa zastępuje 1 do 1 praktycznie. Cóż można powiedzieć? Jeżeli mamy już wszystkie rezerwaty, to ten z Nowej Zelandii kupujemy jako ostatni. Pies. Na temat psa wypowiadałem się już kilkukrotnie. I w dalszym ciągu nie wiem, czy on bardziej przeszkadza, czy pomaga. Dlatego szczególnie początkującym myśliwym odradzam zakup tego DLC. Jeżeli już mamy wszystkie DLC i się zastanawiamy, no to kupujemy sobie pieska na samym końcu. No i został jeszcze najnowszy rezerwat, którego tutaj nawet nie ma na tej liście. Tak jak wspomniałem zresztą w filmiku, że można go kupić tylko albo przez stronkę internetową, przez Steama się nie za bardzo da, jak widać zresztą. Czyli Meksyk. Na razie można powiedzieć, grając w tym rezerwacie może z 6 godzin, jest to raczej rezerwat z tych średnich. I jedno, co mogę o nim powiedzieć w tym momencie, o tym najnowszym DLC, rezerwacie meksykańskim, to, że nie za bardzo nadaje się dla początkujących w tej grze. Tak, doświadczeni myśliwi tam znajdą sobie jakieś zajęcie w tym rezerwacie, ale początkujący mogą mieć ten problem. Tak, i to by było wszystko, jeżeli chodzi o wszelkie DLC. Może tak na sam koniec. Te, które pokażę jeszcze raz, te, które trzeba od razu sobie zakupić, to oczywiście są namioty. Pierwszy pak z bronią. I jako rezerwat wybierzemy Afrykę. To tak z trzech rodzajów DLC po jednym, które trzeba od razu kupić. No oczywiście ta Afryka to tak w takim wielkim nawiasie, bo możemy dopiero kupować inne rezerwaty w momencie, kiedy znudzą się nam te dwa podstawowe, czyli Niemcy i Leyton Lake. No dobra, to by było wszystko. Mówił Marcos, dziękuję i zapraszam na moje inne filmiki.